W imieniu Księżnicy Podlaskiej bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy podróżują, wszystkich, którzy nie podróżują, ale chcieliby podróżować i tych, którzy chcieliby wziąć do ręki książkę i wybrać się w taką podróż, siedząc w domu, na kanapie, z czymś ciepłym w ręku i z kocykiem, który grzeje nóżki. Taka wersja jest bardzo przyjemna i ta książka, o której dzisiaj będziemy opowiadać, bardzo się do tego nadaje. Witamy pana Pawła Krysę, który z zawodu jest historykiem, etnografem, Dzień dobry. zamiłowanym. Dzień dobry. Jest pan podróżnikiem po Kaukazie i Europie Wschodniej i jeszcze fotografuje do tego. Przez wiele lat pracował pan w swojej profesji, czyli jako nauczyciel, historyk i etnograf, a podróże były po prostu pasją, a od kilku lat to się zmieniło, czyli wschodnie wyjazdy pielgrzymkowe, turystycznie i wtedy pan występuje w roli przewodnika, pilota i pomysłodawcy tych tras. I dlatego powstała książka Wschód i Zgód. Ona ma piękną okładkę, nie mogę pokazać, bo ja mam akurat wersję e-bookową, ale proszę sobie zajrzeć, to jest tak słoneczna okładka, że przy tym deficycie słońca, o może pan ma, o właśnie, przy tym deficycie słońca, który zdecydowanie mamy od jakiegoś czasu, to może być świetna rekomendacja. Zaczniemy od tego, że książka jest też takim dziełem, które wspiera fundację. Jako autor proszę powiedzieć, jaki pan miał zamysł i dlaczego tak? No, wyszło w ten sposób, że chciałem coś zrobić dla tej fundacji, a w zasadzie nie fundacji, a dla tego dzieła, którym oni się zajęli. Ponieważ Fundacja Proroka Eliasza prowadzi jedyne wiejskie hospicjum w Polsce, a nie wykluczone, że i w Europie. Czyli tam, gdzie już się nikomu nie chce, albo nie potrafi, albo niestety o zgrozo nie opłaca dojechać, to oni z Michałowa tam wszędzie docierają. Podjęli również trud, no niebywały, budowy hospicjum stacjonarnego, to są miliony złotych, po to, żeby jeszcze jakby zintensyfikować swoją pomoc, no bo to jednak to jeżdżenie zabiera bardzo dużo czasu. No i tak mi przyszło do głowy, że w miarę swoich bardzo skromnych możliwości ten pieniążek, który się uda na tej książce, że tak powiem, zarobić, przekażę właśnie na hospicjum. I nie będę ukrywał, że Państwo, którzy nas słuchają, mogą zrobić to samo. Choćby w najprostszy sposób, że jeśli kupicie książkę, to tam zawsze jakiś pieniążek z tej książki pójdzie na hospicjum, a są również jeszcze inne sposoby, o których na stronie ich bardzo przejrzystej, łatwej, prostej Państwo przeczytacie, do czego bardzo zachęcam. Więc sięgając po tę książkę, robimy przyjemność sobie, ale też włączamy się w szlachetną akcję. Tymczasem, Dużo dobra robimy, dużo. jednocześnie, dużo dobra też jest w tej opowieści, ponieważ to jest 30 rozdziałów. Wydawałoby się, że ktoś, kto pisze o podróżowaniu, nie byłby w stanie od tak wielu lat zawrzeć wielu danych w no, nie tak bardzo grubej książce, ale pan potraktował tę opowieść jak zbiór impresji, anegdot, zachęt do tego, żeby dowiedzieć się więcej, a nie kompendium wiedzy na temat czy taki przewodnik. Zaczęłabym jednak od pierwszej pana podróży, ponieważ widać też po tych opowieściach, jak się człowiek zagłębi w tę książkę, że one są z różnych czasów. Świat się bardzo szybko zmienia. Kiedy odbył pan pierwszą podróż na wschód, a kiedy tę jedną z ostatnich? No, ta pierwsza była no, blisko 20 lat temu, z samym początkiem tegoż wieku i był to Krym i chyba ostatnia, o której tam w książce piszę, to jest tak samo Krym sprzed 2 lat, czy sprzed roku, nie, no sprzed 2 lat. W związku z tym jest to kilkanaście ostatnich lat mojego podróżowania. I tak jak pani bardzo dobrze zauważyła, to nie ma być przewodnik. To są takie opowieści, takie gawędy, takie historie, których inspiracją były prośby znajomych, bo tam zawsze pytali co i jak. No to weź to wreszcie opisz. Ja się przed tym dosyć długo broniłem, ale przyszedł taki moment, że doszedłem do wniosku, a czemu nie? Potem znalazło się wydawnictwo wspaniałe, które zechciało to wydać, no i są te opowieści. To są opowieści podróżnika, który wędruje najpierw
osobą bliską, potem z przyjaciółmi, którzy się do wędrowania nadają, bo to jest dosyć ważne, z młodzieżą, której pokazuje świat. Więc w zasadzie musiał się pan ustawiać w tej wschodniej rzeczywistości w bardzo rozmaity sposób. Co dla pana było najłatwiejsze, a co najtrudniejsze? Która wersja jest taka the best, a która taka no, wymagająca jednak wysiłku sporego? No zdecydowanie najprościej jest jechać samemu, czy tam z żoną, czy z jakimś przyjacielem, ponieważ odpowiedzialność jest najmniejsza. Wtedy też przygód jest może najwięcej, bo takie podróże nigdy nie są ustawiane tak całkowicie. Znaczy one w ogóle przeze mnie nie są ustawiane, z wyjątkiem jakiegoś terminu i może spania, choć nie zawsze, bo bardzo często jeździmy zupełnie w ciemno, szukając dokładnie wszystkiego na miejscu, to jest największa przygoda. No i wtedy, jak powiedziałem, tej odpowiedzialności nie ma. Natomiast ona no, ogromna była, jak jechałem z moimi dzieciakami. Ja tak mówię z dzieciakami, chociaż to 18-latki były, bo to już była końcówka liceum. No to możecie sobie Państwo wyobrazić, jak jedziemy do rosyjskiej tajgi, więc z założenia nie powinniśmy wrócić żywi. I bardziej się bałem o tych rodziców niż o te dzieciaki, bo oni byli w siódmym niebie, na początku trochę przestraszeni, potem bardzo im się podobało. No i oczywiście trudnym wyjazdem jest zawsze wyjazd z klientami, bo leży na mnie ogromna odpowiedzialność. Ja podchodzę do tego zawsze w ten sposób, żeby chciałbym, żeby było lepiej niż dobrze. To nie zawsze jest możliwe, ponieważ możesz sobie zaplanować wszystko, co chcesz i to wypieścić, wygłaskać, a życie jest i tak życiem i praktycznie zawsze coś wyskoczy po drodze. W związku z tym no taki wyjazd to przyjemność, bo ja mam zawsze z tego przyjemność. Natomiast jest też dużo pracy i czasami stresu, choć najczęściej ludzie są na tyle przyjemni, wspaniali i wyrozumiali, że chyba może w jakichś sytuacjach kryzysowych to chyba ja bardziej się denerwuję niż oni. Natomiast no jak się już jedzie dla wypoczynku samemu dla siebie, no to jest zasady całkowity relaks i taka ekstaza w stosunku do tego, co się tam widzi. Zanim do kolejnych opowieści dojdziemy, mamy pytanie od pani Urszuli, która jest ciekawa, czy będzie dostępny audiobook, żeby można było sobie tych pana gawęd posłuchać. Czy o tym pan pomyślał? Znaczy, no to jest trochę poza moimi możliwościami, dlatego że wydawnictwo decyduje o tym. Na pewno jest e-book. Natomiast audiobook myślę, że chyba nie, że to jest jakieś tam dodatkowe koszty, więc nie, no tutaj nie, trochę nie do mnie to pytanie. Ale pani Urszulo, do wydawcy tak. Proszę napisać sążnistego maila, poprosić, tak, dać no sygnał, że są czytelnicy, którzy są jednocześnie słuchaczami i że to będzie dobrze widziane. To działa, bo teraz jednak dużo się rzeczy w ten sposób też czyta, po prostu słuchając i robiąc jakieś inne sprawy w domu, załatwiając. Podczas tej wędrówki w ogóle przeważnie podróżnicy piszą o tym, że byli, ja byłem tam, ja tam i tak dalej, a pan bierze tych swoich, w tej części książki, gdzie pan opowiada o tajdze i o swoich uczniach gdzieś tam w świat i stara się być trochę mentorem, trochę takim no, wyrozumiałym przewodnikiem, który pozwala im na zaznajomienie się z taką specyfiką tego świata, no bo specyfika tego świata to jest wsiąść do dziwnego autobusu i przeżyć, albo pojechać pociągiem i wyjść bez kaca, no to jest duża sztuka. Jak pan, właśnie to jest wyczyn, jak pan znalazł ten balans pomiędzy kimś właśnie, kto dba i kto stara się o to, żeby było tak tip-top i żeby tam zestaw wrażeń był odpowiedni, a kimś, kto, no, kto jednak zna różne takie zakręty na tych wschodnich terenach i obyczajowe, i towarzyskie, no i geograficzne, żeby nie dojechać gdzieś finą dal. Wie pani, to było jednocześnie i łatwe, i trudne. Trudne dlatego, że po raz pierwszy, chyba ostatni, bo już bym nie chciał tego powtórzyć, jechałem z kimś do miejsca, w którym sam nie byłem wcześniej. To była dla mnie wielka niewiadoma i to jest ogromny dyskomfort, jak ja jako przewodnik jadę w zupełne ciemno i nie mogę odpowiedzieć na większość pytań, bo sam nie mam zielonego pojęcia. Natomiast łatwe było dlatego, że ja tą młodzież znałem już lata. Myśmy podróżowali wielokrotnie, bo to był taki mój autorski
projekt w liceum klasy etnograficzno-turystyczna. I to była młodzież, którą ja, jak powiedziałem, już znałem wielokrotnie, byliśmy w różnych miejscach i dlatego nadawaliśmy na jednych falach. Oni doskonale wiedzieli, jak to wygląda, wiedzieli, jak wyglądało wcześniej, wiedzieli, że ja tam to akurat nie byłem, bo w innych miejscach to już wiedzieli, że znam na wylot. No a mimo wszystko się zdecydowali, ponieważ ten wyjazd był taki, on trochę spadł nam z nieba, więc trzeba było albo brać to, co dają i dużo nie marudzić, albo pomarudzić i w efekcie nigdzie nie pojechać. No więc zdecydowaliśmy się w imię ojca i syna i pojechaliśmy i mimo, że różne rzeczy się działy, z zasady się działy rzeczy fajne, no i cali żeśmy wyjechali, i cali żeśmy zdrowi wrócili. Na pewno była to dla nas wszystkich w tamtym momencie przygoda życia. Myślę, że dla wielu z nich będzie to przygoda życia, a dla mnie to też jest jedna z największych takich właśnie turystycznych wyzwań, jakie mnie czekały i bardzo lubię wracać do myślami do tych momentów. Przestał pan być nauczycielem, ale jestem ciekawa, czy takie działania pedagogiczne w naturze, w akcji, w podróży, czy wie pan już z perspektywy czasu, że one jakoś fajnie zadziałały, że niektórzy z tych młodych ludzi rzeczywiście zrobili pod wpływem tych podróży coś fajnego, zdecydowali się na coś ciekawego w swoim życiu? Muszę pani powiedzieć, że tak, że utrzymał się kontakt z kilkoma z tych osób i te wyjazdy zrobiły na nich rzeczywiście takie duże wrażenie, że postanowili swoje życie zawodowe ułożyć pod tym kątem. No to od tego czasu to już minęło kilkanaście lat, więc to są już zupełnie dorośli ludzie. Część z nich pracuje, powiedzmy, w szeroko pojętej turystyce albo gdzieś na obrzeżach. W każdym razie coś z tym ma wspólnego. Natomiast no, dla mnie najważniejsze było to, jak się łamały stereotypy, z którymi oni jechali, bo to podróż trwała 3 tygodnie i to, jakimi oni wyjeżdżali i jakimi wrócili, to uważam chyba za swój największy pedagogiczny sukces. No a odpowiadając jeszcze po części na to pytanie, które pani zadała wcześniej, jak się jest na takie wyprawy, no nie można być do końca belfrem, to trzeba być po prostu trochę kumplem, ale tylko trochę, bo to granice muszą być zachowane, trochę tatą. Ja zawsze podróżowałem wtedy z taką moją wspaniałą koleżanką, przyjaciółką ze szkoły, to była prawa ręka i podpora. No i tak żeśmy im trochę mamusiowali, tatusiowali w tych momentach, gdy oczywiście trzeba było. No jak trzeba było ich odpuścić i dać im trochę swobody, bo w końcu wakacje czy wyjazd, podróż. No, nie można nikomu siedzieć na głowie, a już na pewno nie swojej młodzieży szkolnej, jak oni muszą tych belfrów cierpieć przez 10 miesięcy. Jedziemy na wakacje i znowu masz belfra. No, ile tym belfrem trzeba byłoby, czyli to minimum to żeśmy z Małgosią robili, ale reszta myślę, że było fajnie i taką rodzinną grupą żeśmy sobie wypełnili fajnie 3-tygodniowy czas. No akurat to było w tej Rosji, w tej Tajce. No tak, to było miejsce ekstremalne, ale z drugiej strony jest bardzo sprzyjające takim zmianom. Też czytając książkę pomyślałam sobie, że jeżeli są nauczyciele wśród słuchających, którzy chcieliby tak właśnie pocieszyć się i pomyśleć, że można zrobić coś kreatywnego, niestandardowego i zrealizować się w takiej misji pedagogicznej, to powinni też po tę książkę sięgnąć. A ja mam tu pozdrowienia dla pana od Pauliny. Najlepszy pisarz świata to tata. Książki to wiadomo, że to jest proces, który wydawca uczestniczy, ale czy samo pisanie i wracanie do tych historii było dla pana radosne, czy było takim badaniem swojej pamięci? Czy gdzieś pan robił notatki, czy po prostu usiadł pan pewnego wieczoru, zamknął się w gabinecie tak zwanym i popłynęła gawęda? Zdecydowanie ta trzecia wersja. Ja nigdy jeżdżąc nie zakładałem, że z tego będzie książka, że trzeba robić notatki. Zresztą nie lubię tego. To odbiera przyjemność całą. Zupełnie co innego, gdybym pewnie miał wyjechać z taką wizją, że z tego ma powstać materiał, to pewnie by się do tego inaczej podeszło. Nie była to żadna męka, to była przyjemność. Po prostu siadłem i pisałem to, co mi do głowy przyszło na zasadzie
co może kogoś zainteresować z tych rzeczy? No co takiego fajnego było, a jednocześnie niesztampowego, innego, że można o tym opowiedzieć? Częściowo wskazówki to miałem, dlatego że opowiadając ludziom na spotkaniach towarzyskich, tam z przyjaciółmi się spotykając, no to ja wiedziałem, co ich najbardziej zainteresowało, co się najbardziej podobało albo co się najbardziej nie podobało i część tych rzeczy, które się nie podobały, to też tam się znalazły z różnych powodów. W związku z tym to nie chodziło o to, żeby zrobić jakąś taką kronikę z tego, naszpikować to datami, faktami, bo to nudne jest najczęściej. Raczej tak się siedziało i pisało. No, może nie popłynęło to tak idealnie, jak pani powiedziała, w ciągu jednego wieczora. Natomiast ja wiem, ile, nie, 2-3 tygodnie chyba trwała ta opowieść. Ja już nie mówię potem o cyzelowaniu, bo praca nad tekstem potem to ho, 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 to jest dopiero robota. Natomiast samo pisanie to jest bardzo przyjemna rzecz. Fajnie, fajnie było pisać tą książkę. Ma pan ochotę na jeszcze jedną? O, tak. Przyznam szczerze, że tak, chociaż w obecnej sytuacji jest to, nie wyobrażam sobie, nie wiem jak ugryźć ten temat, natomiast jeśli kiedykolwiek by powstała, to na pewno już będzie zupełnie inna, czyli to nie będzie dalszy ciąg przygód Tomka Sawyera, to nie miałoby według mnie żadnego sensu. Myślę, że troszkę głębsza by była, kilka pomysłów mam, no ale w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy, myślenie o takich rzeczach, no wie pani, ja nie jestem Agata Christie, która sobie siedzi przy kominku z filiżanką herbaty i pisze o przygodach Herkulesa Poirot, prawda? Trzeba wziąć i pojechać tam, trzeba to zobaczyć raz, drugi, trzeci, dziesiąty, potem z tego coś powyciągać. No a w obecnej sytuacji to wydaje się to wręcz kosmiczne. Ale jeśli kiedyś Pan Bóg pobłogosławi, że to się uda, to myślę, że jest szansa, żeby powstała następna książka. Mamy kciuki w takim razie, ten świat popandemiczny będzie do zbadania, bo rzeczywiście te ścieżki i nasze turystyczne myślenie prawdopodobnie się zmieni. Pan Ale też. Przepraszam, ja tu pani wejdę w słowo. Właśnie bardzo bym chciał, żeby się nie zmieniło, bo myśmy chyba całe to nasze życie teraz tej pandemii podporządkowali i patrzymy tylko przez pandemiczne okulary. Jeśli wiadomo, że już nic nie będzie takie samo, ale mnie się bardzo marzy, że przyjdzie taki moment, że po prostu będziemy udawać, że tego nie widzimy. Nawet jeśli będziemy musieli chodzić dalej w maskach gdzieś tam w tej Gruzji, to będziemy udawać, że tych masek nie mamy i wróci ta atmosfera, która była wcześniej. Bo jeśli to będzie wszystko podszyte tym pandemicznym strachem, to myślę, że taka turystyka, no nie wiem, czy może dla kogoś tak, ale dla mnie na pewno nie będzie miała najmniejszego Nawet sensu. Nie pomyślałam o strachu, pomyślałam, że to wszystko odejdzie, tylko o tym, że będziemy bardziej świadomi. Tak, mam przynajmniej taką nadzieję pod wieloma względami i ta turystyka, gdzie ludzie mieli wypisane z przewodnika miejsca do zobaczenia, a nie do końca wiedzieli, dlaczego tam pędzą, a pędzili jakimiś ogromnymi grupami, żeby stanąć i nie wiem, zrobić sobie selfie, gdzie mogliby sobie strzelić gdziekolwiek, to czasem w takich różnych cudownych miejscach było po prostu smutne. Przynajmniej ja tak sobie czasem patrzyłam i mi było szkoda. Natomiast pan tak naprawdę podróżował w sposób, który się nie zmienił, czyli gdzieś docierał, szukał noclegu, siadał, czy też chodził, ale zgodnie z własnym tempem i osoby, która była. I to też to jest takie podróżowanie, które przetrwa, gdzie są spotkania z ludźmi, kontakty. Też w tej książce są takie opowiastki o ludziach, których pan spotkał. Znajomy, znajomych, znajomy i ląduje pan w jakimś bloczku, gdzie dwójka przeuroczych nauczycieli opowiada o swoim świecie, swoim życiu Rosjan. To się działo na Krymie. No to jest takie wrażliwe podróżowanie. W zasadzie to się ciągle może zdarzać, ale czy pan wyszukiwał takie osoby, czy pan był po prostu otwarty na wydarzenia? Kilka przypadków było takich, gdzie wcześniej byłem z kimś umówiony, ale zdecydowana większość to była przygoda. Po prostu one się jakoś same znajdowały. Wie pani, bo podróżowanie, no to nie są tylko zabytki, widoki i tak dalej. To dla mnie nie ma większego sensu. Podróżowanie to równie ważne, no chciałem tu przez chwilę powiedzieć, że może ważniejsze, ale ważniejsze to nie, ale równie ważne właśnie spotkania z tymi ludźmi, bo ludzie opowiadają ci o kraju i wtedy ten kraj smakujesz i wtedy dowiadujesz się, jak ten kraj wygląda, czyli co ich cieszy, co ich smuci, jak oni to wszystko odbierają,
chcąc poznać jakiś kraj, musisz pogadać z ludźmi, żeby wiedzieć właśnie to mięsko, żeby poczuć, jaki jest sposób myślenia, jaki jest ich sposób życia, jaki sposób postrzegania. I wtedy dopiero można tą całą wiedzę, którą się ewentualnie wcześniej ma, encyklopedyczną, książkową, jakąkolwiek inną, można skonfrontować z rzeczywistością i wtedy dopiero wychodzi znajomość poznania tego kraju. Mnie właśnie taki sposób poznawania najbardziej interesuje, dlatego ja może nie byłem w wielu krajach, bo musiałbym się ich wszystkich nauczyć. Nie lubię i w ogóle nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak zaliczanie poszczególnych krajów. Są takie osoby, które pojedzie gdzieś na tydzień, coś zobaczy, potem sobie przypomni oglądając zdjęcia. No ja to, może to nie jest dobre, ale wałkuję, to chciałbym wejść jakby tam do środka, pod tą tkankę gdzieś, zobaczyć, czym ci ludzie naprawdę żyją, jak ten kraj naprawdę wygląda, czyli jego historia, kultura, tradycja, kuchnia. Wszystko to jest ważne. Wszystko to jest ważne, bo wie pani, no gruzińskie haczapuri jest pyszne, ale tam, a to samo haczapuri zrobione tu w Polsce i zjedzone, to nie pasuje. Knedliki czeskie to tak samo, to one są w Pradze dobre, a nie tutaj. I w związku z tym właśnie taki sposób podróżowania takiego świadomego, myślę, z jednej strony, ale z drugiej strony otwartego zupełnie na to, co się stanie. To te miejsca same jakoś się tak właśnie kształtują, że jedni ludzie posyłają nas do drugich, ktoś tam coś podpowie, ktoś czegoś nie podpowie, coś się stanie, a coś się nie stanie. W planie było coś, ale jest nieczynne. W związku z tym jedziemy gdzie indziej i okazuje się, że to, o czym w ogóle nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, staje się nagle przebojem tego wyjazdu i potem już jeździmy tam razem z innymi, a żaden przewodnik o tym nie napisał. Tak widzę podróżowanie. Ono przetrwa w takim razie, w takim Miejmy nadzieję. Tak, trzymajmy kciuki. Skoro zahaczył pan o kulinaria, czy jest jakieś danie, które pan poznał na wschodzie, czy to była Gruzja, Armenia, Rosja, Krym, Ukraina, Białoruś, Rumunia, do którego pan tęskni? Po prostu fizycznie tęskni za tym smakiem. Wie pani, powiem pani szczerze tak, i nie będzie to jakaś kokieteria, że akurat te kraje, które leżą, no nazwijmy to w basenie Morza Czarnego, wszystkie charakteryzują się naprawdę wspaniałą kuchnią dla mnie osobiście, czyli taką kuchnią nie z patelni, z małą ilością tłuszczu, taką powiedzmy, no nazwijmy to śródziemnomorską, z przecudownym bukietem zapachów i smaków opartą na przyprawach, bo tam wszędzie dominują przyprawy i to jest kuchnia lekka, wspaniała. I pani pyta, czy jakieś danie? No ciężko mi jest powiedzieć. Smak, no w zasadzie wszystkie smaki i wszystkie dania. Ja powiem pani tak, że coś, czego nigdy nie zrobię sam, bo tam czasem turyści no, próbują naciągać w pewną stronę, że a już byśmy siedzą tam tydzień w Gruzji, a oni by już zjedli zupę pomidorową i kotleta. No Bogu dzięki się nie da tego zrobić, bo nikt nie zna zupy pomidorowej w Gruzji. Natomiast nawet gdyby znał, to ja bym tego nigdy nie zrobił, ponieważ jak właśnie powiedziałem, te smaki tam i te dania, w zasadzie wszystkie mi się podobają, wszystkie je lubię, no przesadzam, są takie rzeczy, których nie lubię, ale wszystkie są do zjedzenia. Czy za czymś tęsknię? Powiem pani, że no, najczęściej bywałem w życiu w Gruzji i to, co najbardziej ja osobiście lubię, jak jestem tam sam albo z przyjaciółmi i tu nie trzeba wtedy z grupą jeździć, to taka najprostsza rzecz, czyli ich pomidor, ich ogórek i ich ser. I sobie tak pomyślicie państwo, no ajwaj, no ale właśnie to ich, to jest to słówko ich jest najważniejsze. Ten zapach tych pomidorów i ten ser, to w Polsce takiego sera nie ma. Taki ser jest tylko w Gruzji czy w Armenii i w związku z tym myślę, że do tego przede wszystkim, no i jak do tego jest jeszcze szklaneczka wina, to człowiek jest w kulinarnym raju, nie trzeba wiele. Oprócz kulinarnego raju jest jakaś taka przestrzeń, którą pan by bardzo polecał. Coś, co wyobrażam sobie mogłoby te nasze skołatane głowy uspokoić czy przenieść w czasie. Czy byłby pan w stanie polecić naszym słuchaczom, odbiorcom
taki wyjazd w to konkretne miejsce, że tam będzie na pewno jakoś wyjątkowo spokojnie, łagodnie? Zadała Pani jedno z tych pytań, na które nigdy nie potrafię odpowiedzieć, a one bardzo często się takie pytanie zjawia na spotkaniach. Myślę, że odesłałbym tutaj do książki, dlatego że opisując te rzeczy w książce, jednak myślę, że jakoś gdzieś tak podświadomie wyciągnąłem te miejsca, w których mi się najbardziej podobało, ale z bardzo różnych powodów, ponieważ no, jadąc gdzieś do jakiejś takiej malutkiej rumuńskiej wioski, to ja sobie zdaję sprawę, że to nie wszystkim się spodoba. Albo na jakąś taką ormiańską prowincję, czy gdziekolwiek, czy tam jak nas powiedzmy te komary żywcem w tajdze rosyjskiej zjadały. To nie jest pewnie wyjazd dla każdego, ale każde to miejsce ma tyle swoich walorów i tyle uroków, wydaje mi się, że to będzie jakąś taką moją wskazówką, bo ja muszę Pani powiedzieć, że były miejsca i były kraje w moim życiu, które w tej książce się nie znalazły, bo jakoś tak no nie zrobiły wielkiego wrażenia. Ja generalnie uważam, że nie ma kraju, do którego nie warto jechać i wszędzie gdzieś coś można zobaczyć. Natomiast na pewno są te miejsca tam na wschodzie, tym moim wschodzie, bo przecież niedalekim, bo nie o taki wschód mi chodzi, które mnie fascynują i są też kraje, które no niekoniecznie można, ale nie bardzo. W związku z tym te moje fascynacje myślę, że jakoś są zawarte w tej książce. Jeśli miałbym komuś polecić, to wybierzcie sobie jeden, dwa z tych 30 rozdziałów Państwo i spróbujcie. Sprawdzić, jak to jest. Nie byłoby tych kontaktów i tej takiej swobody, gdyby nie język. Ja tak sobie myślę, czy przed zaczęciem swojej przygody siedział Pan nad książkami, ćwiczył gramatykę rosyjską, czy po prostu w trakcie podróżowania łapie się takie flow i lokalny język jest różny i że to po prostu człowiek jakoś, nie wiem, wyłapuje z samego faktu, że kupuje te pomidory i te sery w odpowiednim miejscu. Jak to jest? Bardzo fajne pytanie. Powiem Pani tak, no nie, ja niestety jestem upośledzony językowo, bo nie, ponieważ tylko ten rosyjski, no tam powiedzmy łemkowski, ukraiński, białoruski, one są bardzo do siebie podobne, więc to też rozumiem. Natomiast z tym językiem to rzeczywiście jest problem i ja po rosyjsku to jeszcze do dzisiaj uważam, że słabo rozmawiam, mimo że się dogadam bez problemu z każdym i czytam książki po rosyjsku i tak dalej, no ale akcent, no to tutaj się znajomi śmieją zawsze, bo to, wie Pani, słówek się można nauczyć i wszystkiego się można nauczyć, ale samemu nauczyć się akcentu się nie da. W związku z tym nauczyłem się wielu słówek w ten sposób, że znajomi no, mają ubaw. Ja oczywiście już wiele tych słówek poprawiłem, słuchając ich rechoty, natomiast wiem, że nigdy to do końca nie będzie. Ten flow, o którym Pani mówi, oczywiście on też jest, dlatego że czasem w jakiejś konkretnej sytuacji pada określenie albo nawet całe zdanie, które ci właśnie w tym kontekście wchodzi do głowy momentalnie i człowiek zapamiętuje to zdanie już do końca życia, czy to są nawet idiomy. Potem się ludzie dziwią, jakie ty trudne słowa znasz. No trudne słowa znam, bo w takim jakimś kontekście tam usłyszałem, a innego prostego nie znam. Natomiast reasumując, no bez języka nie dałoby się tego zrobić. To nie ma mowy i dlatego jak jadę do kraju, w którym się nie umiem porozumieć, to czuję się jak kaleka, naprawdę bardzo mi tego brakuje, ponieważ ani się coś spytać, ani przede wszystkim z tymi ludźmi porozmawiać. Przed chwilą mówiłem, jakie to jest istotne, prawda? Można porozmawiać, nie wiem, przy stoliku w kawiarni, spytać kelnera, tego kierowcę w autobusie, no, a tutaj jak jesteś w kraju, w którym językowo na mele, no to można się do siebie tylko uśmiechać. To pewnie też jest powód, dla którego w wielu krajach mnie nie ma i pewnie nie będzie, no bo trzeba mieć tłumacza. No ale to przez tego tłumacza to już sobie też nigdy nie porozmawiasz tak, jak można by było porozmawiać cztery oczy, prawda? Czasami rozmowa może być tylko między dwoma ludźmi, a jak już jest ta trzecia osoba, robi się bardzo sztywnie. Ma Pan pozdrowienia od Pani Ewy z Legnicy, która kiedyś z Panem wyruszyła w wędrówkę i bardzo chętnie zrobiłaby to jeszcze raz. Czytelniczki też piszą więcej książek, więc proszę to wziąć pod uwagę pomimo pandemii. O, no właśnie, to zostało zarejestrowane, zostanie w sieci, a co zostanie w sieci, to już będzie działało. Oczywiście.
Chciałam zapytać jeszcze o taką sytuację, o takie świadome podróżowanie, bo kiedy opisuje Pan podróż tramwajem, to był Krym, nie pamiętam jakie to było miasto. Sewastopol. Sewastopol. I wchodzi śpiewaczka i śpiewa bodajże arię Pucciniego w tym tramwaju. Nieświadomy turysta zobaczy po prostu skromnie ubraną panią o cudownym głosie i ewidentnym obyciu operowym, a pan niby przypadkiem wtrąca kawałek historii, w której trzeba wiedzieć, dlaczego ci śpiewacy operowi, no i trzeba doczytać, muszą zarabiać w ten sposób. Czy to właśnie jest wynik tego, że przed wyjazdem pan czyta, sprawdza, co się teraz dzieje w historii, czy rozmawia pan w trakcie i wypytuje, dlaczego tak, dlaczego to? Jak bardzo ciekawskim jest pan wędrowcą? Wszystko, co pani wymieniła. Wszystko, co pani wymieniła, to jest dla mnie bardzo ważne. I to czytanie jest przed i po i w trakcie, i rozpytywanie, i gadanie, i pozyskiwanie informacji no, w każdy możliwy sposób. Tak właśnie to widzę i wiem od ludzi, tutaj nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale wiem od ludzi, z którymi podróżuję jako już organizator i przewodnik od kilku lat, że dla nich to też ma wielkie znaczenie, że potrafię im właśnie o tym opowiedzieć, o czym nie ma w przewodniku, i zwrócić uwagę na coś, na co by nigdy sami nie zwrócili uwagi, na co ja kiedyś zwróciłem, bo akurat taka okazja się przydarzyła. No i potem człowiek gdzieś to doszukał, doczytał albo się dowiedział. I z tego właśnie wynika to takie świadome podróżowanie, o którym ja cały czas opowiadam, że tylko tak według mnie ma to sens. To znaczy według mnie, to chcę podkreślić, ponieważ jest ogromna liczba ludzi, których nie bardzo interesują te rzeczy albo w ogóle wcale ich nie interesują, że ktoś jedzie tylko po to, żeby sobie poleżeć gdzieś na plaży i ja wcale nie sądzę, że to jest źle. Jest taki rodzaj turystyki, jeśli tak to cię bawi i tak odpoczywasz, no to sława ci, jedź tak i nie ma żadnego problemu. Natomiast to nie jest dla mnie. I na pewno czegoś takiego nie proponuję tym ludziom, którzy ze mną jeżdżą. W związku z tym to, że się takie rzeczy wie, o jakich pani powiedziała, no to te wiadomości skądś trzeba zdobyć, a zdobywam je no skąd się tylko da. Wie pani, to wygląda w ten sposób, że no jak może nawet tak akurat się złożyło, że te książki za mną, to takie dwie rzeczy. Książki inspirują podróże, a potem podróże powodują, że się kupuje następne książki. I to jest takie kółeczko, taki łańcuszek, który się nigdy nie kończy. Jedno z drugiego wypływa. Jedno inspiruje drugie i gdyby, myślę, jednego z tych elementów zabrakło, to by się cała ta układanka zwaliła. To też jest taka czujność na to, co pan nazwał drobiazgami, bo można by było wysłuchać takiej arii i się po prostu wzruszyć, a pan gdzieś postanowił sprawdzić, skąd się to bierze. I w podróżowaniu też pomyślałam w tych opisach, kilkakrotnie pan zwracał uwagę na to, że nie lubi pan muzeów, ale są takie miejsca, gdzie się idzie, bo się idzie i się stoi w kolejce, bo się stoi w kolejce. Czy zapamiętał pan jakieś takie niezwykłe muzeum, czy też miejsce, które pana totalnie zaskoczyło, że miało być takim obowiązkowym punktem, no bo ciekawie brzmi, a potem się okazało, że to jest coś, co zmienia światopogląd w jakimś stopniu? Tak. Zawsze jak o tym myślę, to jest takie jedno muzeum. Zaraz jak się przekracza naszą granicę, wiem pani, że to muzeum jeszcze mojego serdecznego kolegę też Pawła zauroczyło, choć też na początku się przed tym bronił. Chodzi mi o Muzeum Twierdzy Brzeskiej w Brześciu nad Bugiem, chodzi o Białoruś. Jak się tylko tym przejściem granicznym, akurat tym przejściem wjeżdża do Białorusi, czyli do Brześcia, do miasta Brześć, to no nie wiem, 100, 200, 300 metrów zaraz, nie da się tego nie zauważyć. Przechodzi się przez wielką radziecką gwiazdę i na początku człowiek no, ma taki lekki odruch wymiotny. Natomiast to, co jest za tą gwiazdą, powala, ale jak się wie. Ponieważ jak się nie wie, to z daleka się trzeba trzymać od tego muzeum, ponieważ człowiek nic nie zrozumie. Myślę, że to byłoby dokładnie to samo, jakby ktoś zupełnie nieprzygotowany pojechał do Auschwitz. No i
co by zobaczył? Trochę jakichś budynków, jakieś tam piżamy w paski, prawda? Więc na te, znaczy ja absolutnie tych dwóch miejsc nie chcę porównywać, to tylko jako jakąś taką poglądową sytuację proszę potraktować. Natomiast jeśli się wie, co się działo, a w tym miejscu się działo ho, 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 od wieków i tam nawet Unia Brzeska została podpisana, no dla tych z Państwa, którzy wiedzą, to wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, mogą sobie sprawdzić i to się wszystko zakończyło wielką obroną tej Twierdzy Brzeskiej w czasie wojny radziecko-hitlerowskiej. I to muzeum powala z nóg, mimo że na początku nie chce się tam wchodzić, a wręcz mojego Pawła to myślę, że trochę tak przygwałciłem, trochę zmusiłem, żeby tam wszedł. Natomiast wyszedł, jak ja to mówię, na kolanach i to samo było ze mną. Za pierwszym razem zmusiłem się, a potem na pewno jest to takie miejsce, że jak będę w Brześciu ilekroć, wydaje mi się, to nie sposób jest ominąć Muzeum Twierdzy Brzeskiej. Ale natomiast to, co pani powiedziała na początku, no ja taki dziwny historyk jestem, co nie lubię muzeów. Kilka takich muzeów w moim życiu było, że rzeczywiście wartały grzechu, ale generalnie jak piszę gdzieś muzej, to ja go omijam dużym łukiem, chyba że malutka dziura, malutka wioska i wtedy sobie zadaję pytanie, no dobrze, malutka wioska, to co oni tam pozbierali? To musi być ważne dla ich życia, prawda? To jeśli w takiej małej wsi znajduje się tam 5 czy 6 eksponatów i oni w ogóle mają muzeum, to może być istotne. I rzeczywiście wielkich walorów estetycznych takie muzea to nigdy nie mają, ale dla zrozumienia tego, kto tam mieszka, jak on myśli i dlaczego ten kraj wygląda właśnie tak, a nie inaczej, to te muzea czasami są nie do przecenienia. Jest pan pomysłodawcą własnej książki, to wiadomo, ale jest pan też pomysłodawcą tras turystycznych. Jaki jest sposób konstruowania takiej trasy? No bo to, o czym pan teraz mówił, te małe muzea byłyby sensowne dla grupy ludzi, gdyby no, przewodnik o tym tak opowiedział, zwrócił uwagę, więc to jest cały czas taka aktywność opowiadającego. I różne są gusta. Czy pan jako pilot ma jakiś sposób na ciekawą wycieczkę? Czy po prostu liczy pan na to, że ci ludzie, którzy przyjdą, mają podobne zapotrzebowania, czy też podobną wrażliwość jak pan? Nie eksperymentuję na nich, bo uważam, że to byłoby zupełnie nieetyczne i nie w porządku. Natomiast zastanawiając się kiedyś nad tym, jak już podjąłem decyzję, że właśnie będę robił takie rzeczy, zastanawiałem się, no ale co innego zaproponować niż większość firm turystycznych, gdzie programy wyjazdu są bardzo podobne. I postanowiłem, że spróbuję zainteresować ludzi tym, co mnie fascynuje. W związku z tym te trasy były tak poustawiane, że z jednej strony moja fascynacja, z drugiej strony pytanie, no dobra, no tobie się podoba, ale czy to się jeszcze komuś oprócz ciebie, bo ty jesteś zboczony na tym punkcie, czy komuś jeszcze będzie się to podobać? No okazało się, że najczęściej tak, żona trochę oczywiście za królika robiła doświadczalnego, trochę podpowiadała, a powiem pani, że jak już taka trasa powstanie i ileś tam osób ją przejedzie, ja zawsze z tymi ludźmi rozmawiam, ponieważ to są zawsze wyjazdy kilkunastoosobowe, najwyżej. To nie są takie duże grupy autokarowe po 50 osób. My się w zasadzie po 2 dniach już wszyscy bardzo fajnie znamy i ja ich proszę o ten taki feedback. Co ci się podobało, co ci się nie podobało? Zresztą oni najczęściej bez mojego proszenia o tym mówią i takie korekty często właśnie do takich tras wprowadzam, bo jeśli 5 razy czy 10 razy usłyszę, że to było super, a to jest nie warto, no to pewnie ludzie mają rację. Dodatkowo jeszcze, to już tak też z doświadczenia mogę powiedzieć, że na początku myślę, że trochę tych ludzi zatyrałem, bo ja tak uważałem, że jak już ktoś jedzie i płaci pieniążki, to trzeba mu jak najwięcej pokazać. No i tak chodziły te biedne ludki za mną czasem przez 12 godzin i oni już potem ledwo żyli. I teraz myślę, że z tych początkowych tras to tak może z połowę zostało, bo doszło do mnie, że ludzie chcą to wszystko jednak też
trochę ochłonąć, troszkę posmakować, no to trzeba czasu. W związku z tym nie siedzimy na obiedzie 15 minut, tylko siedzimy półtorej godziny albo dwie godziny. I jak jakiś element z trasy wyleci, a oni tak uważają, że tu jest super i w związku z tym coś poświęcimy, no proszę bardzo, to jest wasz wyjazd. Dlatego też z tego, tak, to są moje fascynacje, ale też i doświadczenie, rozmowy z ludźmi. Natomiast jedno mi cały czas przyświecało i myślę, że od tego nie odejdę, to nie może być coś sztampowego, takiego wie pani, właśnie jak w przewodnikach pisze te top ten i trzeba te 10 najważniejszych rzeczy załatwić. Czasem zdarza się tak, że dla mnie w tym top ten to jest powiedzmy 3 rzeczy, a reszta to takie wzięte chyba z kosmosu, a potem jeden od drugiego to przepisał, zmałpował i tak się zrobiło, że to jest coś fantastycznego. Mnie się czasami wydaje, że to nie jest fantastyczne, a fantastyczne jest zupełnie coś innego, o czym nie piszą przewodniki. No i jak to już potem ludzie, a czasem przyjaciele, chociażby Ewa wspomniana, którą pozdrawiam też. Ewa pojechała lata temu ze mną po raz pierwszy, była nie wiem, z 5 czy 6 razy. W związku z tym, jak ludzie mówią za każdym razem, a potem chcą jeszcze jechać z tobą i drugi, i trzeci, 6 raz, no to znaczy, że jest fajnie, prawda? Pani Anna Radzikiewicz też pisze, że pan jest osobą, która widzi pół szklanki pełnej absolutnie, więc ten optymizm pewnie w podróżowaniu i jako pisarz, i jako przewodnik chyba jest niezbędny, żeby się nie umęczyć. Jaka cecha wydaje się panu taka no, ważna w takiej aktywności? Pół pełnej szklanki to jest dla mnie taki dogmat turystyczny. Wie pani, są książki pisane o tym wschodzie, takim właśnie, o tym moim, tym postradzieckim wschodzie. Ja dam taki przykład, bez nazwisk oczywiście, ale jak książka się nazywa Karawany Śmierci. I potem od wstępu, po zakończenie, rzeczywiście no jest sama jedna wielka tragedia. I jak kończysz tą książkę, jak w ogóle ją skończysz, to sobie solennie przyrzekasz, że prędzej będzie Wisła płynąć w drugą stronę, niż ty do tego kraju pojedziesz. No to ja się zawsze zastanawiałem, no po co tak pisać, a już na pewno nie, jak się tam jedzie, żeby to wszystko zobaczyć. W tej mojej książce to też nie jest tak, że ja cały czas patrzę przez różowe okulary. Tam jest kilka też takich rzeczy, powiedzmy, mało przyjemnych, ale staram się na końcu to ubrać w jakiś, no bo to się wszystko i tak dobrze kończy, no trochę jak w bajce, rzeczywiście. Ale zdecydowana większość przygód, tak to nazwę, przygód, no tam rzeczy, które mnie spotyka, to są takie pozytywne, no bo tak jak mój kolega serdeczny, przyjaciel Ryśko, z którym tam też w książce podróżujemy, no zawsze powtarza, no że jak się patrzysz do komuś prosto w oczy, nie potraficie się dogadać zupełnie, ale patrzysz się i do niego się uśmiechasz, no to przecież nie strzeli cię w gębę, tylko musimy nawiązać jakiś stosunek i przynajmniej rękami sobie gdzieś tam pogadać. W związku z tym uważam, że podróżowanie, gdzie się patrzy tylko, że tu jest brudno, tu leżą śmieci, a tu jest nie taki, no to po co tam jedziesz? Ja nie widzę w tym najmniejszego sensu. Trzeba zobaczyć i te minusy, trzeba je gdzieś sobie tam na półkę w głowie poukładać, ale nie trzeba się z nimi zdecydowanie utożsamiać i zrobić z nich rzeczy pierwszoplanowych. Szukajmy jednak tej, ja tak mówię do siebie, bo każdy może mieć inaczej, ale w związku z tym ja szukam zawsze, tak jak Ania mówi, tej pełnej połowy tej szklanki, a nie drugiej. I jeśli myślę, że z takim nastawieniem wyjedziesz, to z takim nastawieniem wrócisz i będziesz tam chciał jechać po raz kolejny. Już wiemy, jakich książek pan nie lubi, ale pani Urszula pyta, jakie pan lubi. Co pan lubi czytać i po jakie treści pan najchętniej sięga? No to jest kolejne pytanie, na które w zasadzie nie odpowiem, bo no nie będę na tyle zarozumiały, żeby powiedzieć, że lubię dobre książki. Natomiast ja mam wachlarz czytelniczy bardzo duży i ja stosunkowo dużo czytam. No zawsze to tak ze 4-5 książek naraz. I to są książki o bardzo różnej tematyce, naprawdę o bardzo różnej. Natomiast staram się je dzielić, czytać zawsze w takich trzech kubkach, że tak powiem. Te, które muszę, te, które powinienem i te, które chcę przeczytać. Ponieważ gdybym tego nie zrobił, co się przekonałem już lata temu, no to zawsze oczywiście wygrywa ta kubka te, które się chce, te, które ci sprawiają największą przyjemność. Ale są również te książki, które warto przeczytać zdecydowanie, ale one gdzieś tam się zawsze na drugie, na trzecie miejsce. W związku z tym kiedyś mi tak wpadło do głowy i te trzy kubki, co najmniej trzy kubki, bo czasami jest ich więcej,
I tak się tymi książkami żongluje, dzięki temu się czyta bardzo różne treści. I nie żebym ja uciekał od tej odpowiedzi, ale po prostu no, nie umiem opowiedzieć, bo to są oczywiście i te książki wyjazdowe i podróżnicze, ale i klasyka jakaś tam rosyjska i nie tylko rosyjska, ale i teologia, ale i religia prawosławna, ale no różne, no przeróżne są. Jak jest dobra książka, to ja potrafię się przy zdecydowanej większości pochylić. No tak to sobie wymyśliłem. Powolutku kończymy nasze spotkanie, ale jeszcze chciałabym wiedzieć z tych krajów, w których Pan był. Przypomnę, że to są opowieści w książce Wschód i Zgód, czyli Gruzja, Armenia, Rosja, Krym, Ukraina, Białoruś i Rumunia. Gdzie by Pan chciał wyjechać, jak już będzie można? Czy to jest tak, że po prostu przychodzi okazja i Pan z niej korzysta, żeby tylko się tam wyrwać? Czy to jest tak, że siedzi Pan i marzy, żeby pojechać na Krym, cyk, i jedzie Pan na Krym? Jak proces wygląda? Jeśli pojawia się okazja, to już przekonałem się, że nie ma się co długo zastanawiać, bo jak z tego nie weźmiesz, to ona się już drugi raz nie pojawi. To jak się pojawia, to się jedzie. Natomiast no to co powiedzmy w pierwszej kolejności, gdzie serduszko najbardziej ciągnie, no to jest jednak Kaukaz, Krym, to od czego zacząłem i to, gdzie czuję się już prawie jak w domu. Armenia, Gruzja, Krym, wszystkie te państwa, które pani powiedziała, to chociażby teraz mogę się rozłączyć i możemy jechać. Natomiast na pewno w pierwszej kolejności trzeba będzie tam pojechać i zobaczyć, jak tam jest, ponieważ no, nie byłem tam już rok. Nie byłem tam już rok i to jest dla mnie strasznie długo. W tym roku 20 to chyba też był błąd, bo tak się jakoś zasugerowałem, że nie wolno, no niby nie wolno, ale wolno, bo wiele ludzi pojechało. Trzeba tylko wiedzieć jak i to był błąd i trzeba było jechać. Oczywiście bez ludzi, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, ale samemu trzeba było pojechać. W związku z tym, jeśli tylko Pan Bóg pozwoli i dożyje do przyszłego roku i nadal będzie jakakolwiek sposobność, to na pewno któryś z tych trzech krajów będzie, a pewnie wszystkie trzy, bo to nie jest znowu taki problem, one są gdzieś blisko siebie. No a tu jest na Krym jeszcze dodatkowy wielki plus, o czym mogę tu Państwa słuchających podróżników poinformować, że od 1 stycznia Rosja znosi te wizy takie, które były zawsze, czyli będzie wiza tylko elektroniczna, dużo tańsza i zdobywana za pomocą komputera, więc praktycznie można powiedzieć, że prawie wizy nie będzie, a to bardzo ułatwi wyjazd, no i potani go, co tu dużo mówić. Dosyć dużo pieniążków w kieszeni nam zostanie. Także Krym też będzie prostszy i łatwiejszy i tańszy. Właśnie, bo wydaje się, że te podróże są, które Pan proponuje, takimi zwyczajnymi podróżami turystycznymi, że Pan wybiera miejsca, które wybierają turyści, którzy tam podróżują lokalnie też. Nie są to takie enklawy dla turystów wschodu, ale wchodzi Pan w te uliczki, w te miejsca, gdzie się po prostu realnie toczy lokalne życie turystyczne. Zawsze Pan robi to bez obaw, że się trafi na jakieś, nie wiem, niefajne warunki albo niemiłe wspomnienia. Nie. Myślę, że gdybym z tymi obawami jechał, to one by się pewnie przydarzyły. No jak się trafi, to się trafi, to trudno. Ale to też można próbować tego nie zauważać, albo zauważać tylko to, co się tam, nie wiem, lepszego zdarzyło. Jak trafisz w byle jakie spanie, to go zawsze można po jednej nocy zamienić na inne. Ale powiem pani, że to już dzisiaj się nie zdarza. To nie, ten dziki wschód medialny, to on już tak zupełnie nie wygląda. Pewnie, że jak na jakiejś głuchej wsi, no to rzeczywiście można nie znaleźć żadnego takiego bardzo przyzwoitego noclegu. Natomiast to już nie jest tak, że nawet na zapadłej gruzińskiej wsi nie będziesz miał gdzie zanocować. Jeśli ktoś nawet będzie nocował cię u siebie, to cię pchują oblezą czy cokolwiek. Może nie będzie łazienki takiej europejskiej, ale cała reszta będzie zupełnie normalna, więc dla mnie żadnych obaw, jak tak pani powiedziała, że takie normalne wycieczki, normalne kraje. Tak, to są normalne wycieczki, normalne kraje. I wielu znajomych mówi, że będąc w krajach Europy Zachodniej, mieli dużo gorsze warunki, niż my im proponujemy w krajach Europy Wschodniej, bo to się dzisiaj bardzo, tak samo jak Polska się zmieniła bardzo. Wszyscy pamiętamy czasy, gdzie do publicznej toalety wejść się nie dało. No a teraz jest zupełnie inaczej. To samo jest na wschodzie. W związku z tym normalny kraj, normalny wyjazd, normalne warunki, tylko
nienormalne atrakcje nas czekają tam, zupełnie inne niż to, co na tak zwanym zachodzie. Ja mam wrażenie, że niezachęceni zostali zachęceni. Gdyby pan mógł jeszcze pokazać okładkę książki na dużą zachętę, bo mnie to słońce absolutnie zachwyca, to przypominam, że to jest książka, jak widać, Wschód i Zgód. Za książką jest autor, pan Paweł Krysa, który tę książkę napisał. Sygnały od widzów są takie, żeby pan pisał kolejne książki, do czego trzeba podróżować, więc czekamy spokojnie i cierpliwie. Czy komuś specjalnie poleca pan tę książkę, oprócz oczywiście tych, którzy chcieliby wesprzeć hospicjum? Czy to jest treść dla kogoś, kogo pan sobie wymarzył, że powinna trafić ta książka? Myślę, że proponowałbym, żeby za tą książkę może wzięła się osoba, która ma bardzo dużo obiekcji, uprzedzeń i nienawiści w stosunku do tego wschodu. No przede wszystkim w stosunku do jednego czy dwóch krajów, które są tu niedaleko za naszą granicą, które są odsądzone od czci i wiary. A dlatego tak mówię, że ja na początku wiele czy niewiele lat temu podchodziłem do tego zupełnie identycznie. No w końcu człowiek też żyje tu, gdzie żyje i słyszy to, co słyszy. Natomiast największą przyjemność sprawia mi zawsze, jak widzę, od lat już widzę, jak stereotypy, z którymi ludzie jadą, się łamią, jak na końcu mi mówią, gdybym tego sam nie zobaczył, gdybym tego sam nie pomacał, nigdy nikomu, nawet tobie, chociaż cię od lat znam, bym nie uwierzył. Myślę, że to jest wartość nieprawdopodobna, bo ten wschód jest nam naprawdę dużo, dużo bliższy niż wszystkim się wydaje. Według mnie my jesteśmy zdecydowanie ludźmi wschodu, a nie zachodu. Myśmy tak sobie ubzdurali, że jesteśmy zachodni. Teraz to by musielibyśmy zrobić następne spotkanie, żebym ja o tym poopowiadał, ale zdecydowanie jesteśmy, o tym jestem przekonany, ludźmi wschodu i bardzo dużo nas łączy właśnie z tym, co tam jest i dlatego ten wschód jest głód. To czekamy na książkę o tym, dlaczego jesteśmy ludźmi wschodu, a nie zachodu, bo te obserwacje mogą być mega ciekawe, mega uniwersalne, mało tego, bardzo możliwe, że mega przyszłościowe. Dziękuję ślicznie. Gościem Książnicy Podlaskiej był Paweł Krysa, Wschód i Zgód. Bardzo polecamy. No i oczywiście też pozdrawiamy wszystkich, którzy nie zdążyli zadać pytania za pomocą Facebooka. Można odnaleźć autora na jego stronie internetowej chyba, bo to jest najprostsze i tam wysłać pytanie o podróże, o książkę, o sprawy, które tutaj nie padły. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie, dziękuję Państwu.